I w ten sposób znaleźliśmy się w klinice chirurgii urazowej Akademii Medycznej w Warszawie, a na dowód, że istotnie jesteśmy w klinice, poprosimy pana adiunkta Zbigniewa Tusiewicza, żeby powiedział nam, jak się chora w tej chwili czuje i jakie pan adiunkt rokuje nadzieje na jej wyzdrowienie. Pani Beata Artymska w tej chwili się dobrze czuje i rokujemy powrót do pełnej sprawności aktorskiej, zawodowej w końcu października tego roku. Panie adiunkcie, to było poważne uszkodzenie? To było bardzo poważne uszkodzenie. Na szczęście dla pani Beaty skończyło się to szczęśliwie. Mogło pociągnąć za sobą bardzo poważne następstwa. W postaci uszkodzenia u narządów miednicy małej. Dobrze, że w ten sposób się zakończyło. Pan adiunkt mówił o pełnej powrocie do pełnej sprawności aktorskiej. Czy chodzi nam o te słynne nogi? Będą takie, jak były? Będą takie były i robimy wszystko, żeby były nawet piękniejsze. Wszyscy się mną szalenie opiekują i ja dziękuję bardzo, że będę mogła przez teleecho podziękować całej klinice, wszystkim lekarzom i wszystkim siostrom i salowym i sanitariuszom za wielką pomoc, bo rzeczywiście byłam przerażona potwornie tym samym wypadkiem. A czy chora jest dyscyplinowana, pani adiunkcie? Jest wzorem dyscypliny w naszej klinice. To bardzo się cieszę. Myśmy sobie wszyscy pacjenci byli tacy dyscyplinowani. Dziękuję bardzo panu adiunktowi. Zdaję sobie sprawę, że pan jest bardzo zajęty. Porozmawiamy teraz chwilę z panią Beatą, jeśli pan pozwoli. Pani Beato, jak się to w ogóle stało, niech pani opowie. Wszystko przez roztargnienie i pośpiech. Spieszyłam się ja i spieszył się kierowca, który jechał przez plac. To jest kierowca, na którego pani wpadła? Ten kierowca, na którego ja wpadłam. I chwała Bogu, że wołgom usunięto te szpikulce, bo inaczej byłabym w charakterze prawdopodobnie szaszłyka narożnie. Pani wysiadała z autobusu? Ja wysiadałam z autobusu i spieszyłam się bardzo do kolegi, z którym się umówiłam na wieczór, a którego samochód stał przed operą na placu teatralnym. No ja wysiadałam, a autobusy stały pod Nikę, tam po drugiej stronie placu teatralnego. Zamyślona i spiesząca się wyszła między autobusu, nieprawidłowo, na jezdnię, ale gdybym miała, powiedzmy, możliwość cofnięcia się, byłabym się cofnęła, tylko że nim się zdążyłam obejrzeć na lewo, już usłyszałam zgrzyt hamulców i już więcej nie pamiętam, tylko obudziłam się w momencie, kiedy leżałam na placu teatralnym i liczyłam gwiazdki na niebie. Straciła pani przytomność? Tak, niestety. Do tego stopnia? Może to i lepiej, bo nie czułam żadnego bólu. Dopiero przewiezienie karetką tutaj do kliniki było szalenie bolesne i to było właśnie najprzykrzejsze w całej tym moim wypadku. No ale ku przestrodze wszystkim, spiesz się powoli. Tak. Pani Beato, kiedy człowiek leży w klinice, kiedy poddawany jest różnego rodzaju zabiegom, ma czas na to, żeby chorować, ma czas także na to, żeby myśleć o wielu sprawach, prawda? Pani przecież miała jakieś plany artystyczne, szykowała pani tu jakieś programy, jakieś występy? Tak. W nieprawdopodobnie nieodpowiednim czasie nastąpił ten wypadek. 8 miesięcy nie było mnie w Polsce. Stęskniona, szczęśliwa, że mogę wrócić i pełna planów i projektów, pełna najrozmaitszych kontraktów podpisanych i niepodpisanych. Przyjechałam do Polski dosłownie na 2 dni przed realizacją pierwszego mojego planu, to znaczy kabaretu ogródkowego. To był taki kabaret piosenki ogródkowej Starej Warszawy z Wojnickim, Wysocką, Prudkowskim i ze mną. Przed dzień premiery właśnie nastąpił ten wypadek. Mieliśmy grać w Nowym Świecie zamiast na miejscu nieobecnego kabaretu Dudka, który wyjechał do Ameryki. Tak. Następnie chciałam i byłam w pertraktacjach z operetką warszawską. Miałam wrócić, miałam grać. Byłam stęskniona za publicznością warszawską. I przy okazji strasznie dziękuję za listy, które otrzymałam i za pamięć, za telefony i za kwiaty. I twierdzę, że naprawdę, że widocznie trzeba było przeżyć ten wypadek, żeby się okazało, że mam tylu przyjaciół i że mnie lubią, że mnie pamiętają. I równocześnie trzeba było wyjechać z kraju, żeby do niego wrócić, żeby się okazało, że bez kraju nie można żyć. Pani Beato, dyskutuje się u nas teraz tak dużo o rozrywce, o formie z rozrywki, o rozrywce masowej. Co pani o tym sądzi? Jest pani przecież człowiekiem związanym od lat z operetką, reżyseruje pani, występuje pani. Rozrywka wielkie słowo, ale słowo szalenie ważne i w ogóle rozrywka jest, mam wrażenie, jednym z najbardziej potrzebnych elementów życia kulturalnego dla naszego szarego człowieka. To jemu daje bodziec do pracy.
to mu zapomina zapomnieć, to mu pozwala zapomnieć o przykrościach dnia codziennego. U nas rozrywka, mam wrażenie, jeszcze ciągle jest jakaś taka niedoceniana w sensie, niedoceniona w sensie opieki władz nadrzędnych nad organizowaniem teatrów właśnie rozrywkowych. Czy pani uważa, że powinien powstać jeszcze jeden teatr rozrywkowy, na przykład w Warszawie? Mnie się wydaje, że ciągle jest tych teatrów rozrywkowych za mało, czego dowodem są wieczne komplety i trudności w otrzymaniu biletów, na przykład jak do Teatru Komedia, czy do Teatru Operetki, czy Syrena. Była pani teraz w Londynie. Ile tam jest teatrów? Więc tam jest muzycznych teatrów na 50 parę teatrów ogólnie jest 48 teatrów o profilu muzycznym. Także, że i to wcale nie jest absolutnie za mało, ciągle komplety, a tylko tam jest zasadnicza różnica, że tam teatry nie mają mecenatu państwowego nad sobą. Żyją tylko z okienka kasowego, czyli biznesy. Jest szalona konkurencja i dlatego te teatry jedne przez drugie starają się o wysoki poziom, o świetny dobór gwiazd, o świetny repertuar. Także nie wypał, nie może liczyć na żadne powodzenie. Dwa dni, klapa finansowa, zdejmujemy z afisza, koniec, nie istnieje. No u nas niestety inaczej. Dobrze, pomówmy o kadrach. Czy pani uważa, że mamy dostateczną ilość kadr do tego, żeby na przykład powstał jeden, ale kilka teatrów rozrywkowych, muzycznych? Kadr jest na pewno więcej, niż się wszyscy spodziewają, dlatego że u nas niestety istnieje jakaś nieprawdopodobna wstydliwość wśród moich kolegów, aktorów dramatycznych, udzielanie się teatrom muzycznym. Ja mam mnóstwo przyjaciół i kolegów, z którymi zaczynałam w operetce. Teraz oni są w teatrach dramatycznych, odżegnują się, oni nie pamiętają, że byli w operetce. Nie chcą śpiewać, a szkoda. To są właśnie te kadry, które powinny zasilać teatry muzyczne. Na świecie nie istnieje różnica między teatrem muzycznym, czy teatrem dramatycznym, właściwie aktorem dramatycznym, czy aktorem muzycznym. Wszyscy śpiewają, wszyscy grają. Im więcej jaki aktor umie, im więcej może pokazywać, tym więcej jego ludzie cenią i tym większa ma popularność. Czy nasza szkoła aktorska kształci właśnie aktorów do teatrów muzycznych? Naturalnie. W naszej szkole dramatycznej jest profesor wokalista, który uczy śpiewać i to absolutnie wystarczy, jeżeli chodzi o wymogi sceny musicalowej. Jakich aktorów swoich kolegów widziałaby pani na przykład na takiej scenie? No, przede wszystkim Jedka Czechowicza, Gołasa, Michnikowskiego, w tej chwili Andrzej Szalaski, który nawet przy mnie debiutował w śpiewie w Królu Włóczęgów, cudownie to wszystko wypadło. No więc dlaczego się wstydzą, dlaczego nie chcą z nami pracować, a jakąś taką selekcję urządzamy sami między sobą. No to chyba jest problem do dyskusji dłuższej i między państwem właśnie. Państwo między sobą załatwią, a tymczasem może pani z laski swojej opowie państwu, co pani będzie robiła, jak już pani wróci do zdrowia, czego pani wszyscy gorąco życzymy. Ach, strasznie się cieszę w ogóle, że się do mnie przyszli, że mogę porozmawiać. Wprawdzie nie tak sobie wyobrażałam swój pierwszy występ w telewizji, bo miało być zupełnie inaczej, ale dobre i to. Co to miało być? Więc miałam robić, zresztą w dalszym ciągu będę robiła prawdopodobnie, duże warieté, duże musicalowe przedstawienia telewizyjne z Katowic. Tam jest cudowne studio. Cudowne studio, teraz oglądam, mam czas, wślepiam się w telewizor i nareszcie mogę przestudiować dobrze nasz polski program. Więc to. Następnie chciałam naturalnie występować gościnnie albo opowiadać się etatowo z operetką warszawską. Reżyseruję gościnnie w Lublinie, reżyseruję gościnnie w Czechosłowacji, reżyseruję gościnnie w Poznaniu. To wszystko jest już, to są plany już od grudnia. Te plany, które miałam do listopada, niestety są przekreślone, już ich powtórzyć nie będzie można. Bo to wie pani, jak to u nas jest. Przeszło, zamknęła się powierzchnia. Nieobecnie nie miewają racji. Nieobecnie nie miewają racji. Ale pani Beato, kiedy pani wyjdzie z tej kliniki, gdzie pani jest tak dobrze i gdzie panią się tak cudownie opiekują, będzie pani człowiekiem obecnym, który będzie miał rację. Wobec tego pozostaje mi pani życzyć wielu sukcesów po powrocie do zdrowia i po powrocie na scenę. Dziękuję ślicznie i bardzo dziękuję jeszcze raz wszystkim. Dziękuję bardzo.